Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMO RPG. Na samym początku odcinka informacja, mam dla was konkurs. 5 osób wygrywa po 5000 Axel Coinsów, także oczywiście subskrypcja, komentarz z nickiem w grze, z gry to znaczy i oczywiście mile widziana łapka w górę, także powodzenia i myślę, że za 2-3 dni oczywiście wyniki konkursu się pojawią, także zabieramy się w takim razie za odcinek i na początku, co byśmy mogli zrobić, to dokończyć niektóre zadania, które mamy tutaj jeszcze jakby już na liście, to znaczy. I dopiero później odebrać kolejne, bo wraz z tam jakimiś kolejnymi poziomami się nam pojawiły jeszcze inne zadania, także zróbmy najpierw to, co chciałem zrobić na początku, czyli idźmy kolekcjonerowi, oddajmy te 4 błyszczące odłamki. Troszkę tego mam więcej. Na ulepszenie mam nadzieję, że też mi wystarczy, chociaż może najpierw powinienem ulepszyć tą zbrojkę na 9, którą ostatnio właśnie skraftowaliśmy sobie. I następnie właśnie zrobić tę misję, ale myślę, że powinno starczyć nam tych przedmiotów, także oddajmy. I dostaniemy kryptowancji 4 na stałe. Klucz do upadłych ruin, wykręta ruda, dużo expa, także level myślę, że powinien wpaść. Siema, siema, był Ryzenek. Widzę, że tam kręcił się. Udało mu się na odcinek wkręcić. Dobra, kolekcjoner. No, prawie w sumie level wpadł. I mam tu coś dla ciebie. Znalazłem to w ruinach klasztoru. Ciekawe. Dobra robota. No to twoja nagroda. Nagroda. Wróć do mnie za niedługo. Okej. Okay. Pierwsze, co chciałem zrobić, to mamy. Jeżeli chodzi o magiczną rudę, no to nadal sobie ją oddaję do badacza. Co pół godziny przyjmuję. I jeszcze 13 nam zostało. Mam jeszcze wykrętą rudę razy 8. Do oddania Ediemu, a Edi jest na farmie Estena. No ta wyklęta ruda troszkę tak moim zdaniem zażądał dużo, ale no wykonajmy sobie już to. Bo w sensie to też jest potrzebne tam do tego ulepszania i chodzi mi o to, że jednak ważne jest to bardzo teraz w sumie dla nas, nie? Bo na te przedmioty inne nam bardziej to schodzi. Ale no jak jest quest, no to zróbmy. I mamy poziom, także mam dla ciebie rudę, tyle wystarczy. Szczerze mówiąc, to myślałem, że uda ci się zdobyć nieco więcej, ale to wystarczy, by przeprowadzić jakieś badania. Weź to w nagrodę. Dzięki, masz dla mnie jeszcze jakieś rady w kwestii wydobywania rudy? Myślę, że tak. Ważnym elementem wydobycia jest spostrzegawczość. Po kilku uderzeniach kilofem pewne fragmenty złóż stają się kruche. Jeśli uderzysz w te słabe punkty, to powinieneś wydobyć więcej bryłek, niż jakbyś uderzał jednostajnie. No to całkiem przydatna informacja, na pewno z niej skorzystam. Dzięki. Nie ma sprawy, poświęć trochę więcej czasu na trening i zajrzy do mnie za jakiś czas. Do zobaczenia. Dobra, elegancko. O kurde, no tak. Wbiliśmy teraz właśnie kolejny jeszcze poziom, czyli już 39. I jeszcze kolejne nam się questy porobiły w ogóle. Zaraz sobie to ogarniemy. Ale jeszcze chcę dokończyć zębacze, czyli teleport. No, na przykład na wybrzeże, bo tam koło wybrzeża jest taki fajny też spocik. Ogólnie tutaj trzeba było zniszczyć posągi przeznaczenia, bossy też kamiennego strażnika, chyba razy dwa. I jakoś się tam udało to zrobić. I zostawiłem właśnie oczywiście taki quest pod koniec już, żeby właśnie sobie go dokończyć już tutaj na odcinku. Na razie w sumie tych dopalaczy nie będę włączał, bo będę trochę biegał zaraz i odbierał te zadania, także trochę szkoda, żeby to włączać teraz na chwilkę, szczególnie na zębacze. Więc na razie po prostu sobie tak dobijmy je i będziemy później kombinować. Także zadań no na pewno znowu dużo będziemy mieli kolejnych i no niebawem w sumie 40 poziom. I właśnie, zaraz wam jeszcze o dwóch rzeczach powiem. Udało mi się w końcu ogarnąć nakładkę na łuk. Do początku gry jakoś tak w sumie było ciężko, jedyna jakaś tam szansa zawsze była na to, że jakiś tam demoniczny łuk na przykład ogarniemy, co nie? Czyli ten na przykład skała losu, ale no jak ktoś go wygrywał, no to tam po prostu albo sobie go zostawiał, albo no dużo pieniędzy tam ktoś tam chciał za to, nie? Także dobra, mamy misję wykonaną, no i udało mi się. Kupiłem pozwolenie na broń i zaraz wam właśnie to wytłumaczę, jak to tam działa.
O, bilety na loterię też dostaliśmy. Pozwolenie na broń, która właśnie pozwala nam taką nakładkę odebrać na łuk, miecz i tak dalej. Która daje nam 20 napastliwości, 5 na potwory i 5 kryptomancji. Spoko bonusy i mamy też tą nakładkę na 30 dni. I tą nakładkę w obozie myśliwych u Kerstena wymieniamy sobie chyba? Chociaż teraz zaczekajcie. Dobra, pewnie to działa, jeżeli mam te pozwolenie w EQ. Teraz jak właśnie nie mam żadnego pozwolenia, to te okno craftingu prawdopodobnie, no właśnie dlatego mi się nie wyświetla. Ale jest te pozwolenie i u Kerstena można sobie wymienić. I jeszcze w jednym miejscu, bo u burmistrza, ale to za chwilkę, też można właśnie wymieniać takie pozwolenia, to znaczy jakieś chyba inne. Ale tam okno craftingu jest jakby ciągle dostępne, więc przedstawię wam to. I przy okazji wam przypomnę o pewnej rzeczy, czyli o robieniu no, misji dziennych jednak, bo są dość opłacalne. I na przykład no, u burmistrza no, te dzienne questy możemy sobie właśnie odbierać i on tam nam daje Axel Coinsy po 500 dziennie, także to też jest bardzo spoko. Dwie mana pozwolenia. Tutaj ogólnie to są jakieś tam też, na przykład jeżeli chodzi o lodowe, no to okej, jeszcze, ale są jakieś takie właśnie eventowe, świąteczne, halloweenowe, które tak za bardzo już nie są dostępne teraz, tylko po prostu były, ale nie wszystkie. Oczywiście, tu na przykład jakiś tam miecz podróżnika, czy ostrze podróżnika, to też właśnie można sobie dzięki takiemu pozwoleniu ogarnąć. Mamy jakieś tam miecze pogromcy, wiadomo, też łuki są. Także no tak to wygląda i naprawdę no też dość spoko są bonusy, także jest taki crafting potrzebny, znaczy potrzebny, dostępny w sensie. A jeżeli chodzi o te misje dzienne, które właśnie sobie wykonujemy, tam później dostajemy między innymi takie medale odwagi, które u bogacza Sengrada chyba oraz u kwatermistrza zakonu w Jarkendarze, ale to wiadomo, że jednak tutaj do bogacza łatwiej się dostać niż do Jarkendaru i możemy sobie wymienić, no wiadomo, że jakieś są niektóre takie rzeczy, które dużo tych medali od nas wymagają, ale na przykład na jakieś mikstury czy coś, które na dość długo są, to zawsze można sobie to powymieniać, nie? Czy w ogóle jest jakaś szkatułka z biżuterią za 35 takich medali, nie wiem w sumie co ona tam w sobie, w sensie czy coś ciekawego można na przykład dostać, nie? Czy jakieś same jakieś takie słabsze rzeczy, czy nie? Nie wiadomo, ale no jest takie coś, także tych dziennych questów jest no masa, można powiedzieć, u różnych ludzi i na przykład właśnie u Soromira, dobrze pamiętam? Tak, no nad głową daily mamy taki napis i ja dzisiaj już to odbierałem, można powiedzieć, i od razu sobie zrobiłem, bo tam chciał, jeżeli dobrze pamiętam, 20-30 serafisów, roślin leczniczych, ziół leczniczych i czegoś tam jeszcze, jakiegoś chyba może grzybka, po 20-30 sztuk, czterech jakichś rodzajów po prostu chciał, roślin czy tam grzybka jakiegoś, i od razu sobie to oddałem i tam też jakieś mikstury na przykład zręczności ataku mi wpadły, także to też się przydaje, nie? Bo te dopalacze, no to tam często się używa ich, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy, tam ten medal odwagi, ileś tam wpadło mi tego i coś tam jeszcze, nie? Także tak to wygląda i w sumie te kupony możemy zużyć. To dostaliśmy 5. Rogowa muszla, pieczony węgorz, tablica, ruda i emblem dominacji, okej. Okay. I teraz tak, ja pierdzielę, dobra, no... No co, no trzeba to trzeba odebrać. 39 poziom. Najpierw sobie gierkę zresetuję. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, ale zanim jeszcze jak odbierzemy sobie te questy, to miałem taki plan i go teraz właśnie zrealizuję. Kupić tytuł, który daje nam... O, jest nawet za 20 milionów, był troszkę ostatnio droższy, za 27, później za 25 go widziałem, teraz jest za 20. Silny na potwory 10, silny na ludzi 10, dominacja 8, determinacja 8. I dowiedziałem się, że dość spoko będzie go sobie użyć właśnie na naszym poziomie, bo no jednak te inne jakieś tam tytuły typu Śnieżynka, no to trochę to kurde kosztuje jednak już. Też fajne, ciekawe bonusy, ale... No, Strażnik Równowagi, zastanawiałem się również nad tytułem boskim, ale raczej ten Strażnik Równowagi jest lepszy.
też jest tańszy, także będzie to na pewno, myślę, że spoko opcja, żeby go sobie kupić, więc zróbmy to oczywiście i zamiast demonicznego sobie zamieniamy. No tutaj mamy tą kleptomancję tak naprawdę, to pomaga nam w dropie, bonus doświadczenie, bonus złota, no wiadomo. Więc myślę, że to będzie spoko bardziej i pod F9 sobie odpalamy nasz nick i ten tytuł właśnie nad głową widoczny, także ładnie to wygląda. Demoniczny, no to taki demoniczny czerwony, tutaj mamy taki fajny, lekko niebieski można powiedzieć, także w takim razie po kolei idziemy sobie odebrać questy. I myślę, że możemy zacząć od kapitana, który jest tutaj, no można powiedzieć, najbliżej nas. Kolekcjoner też, bo będzie tam w karczmie, czyli dobra, kapitanie, przyszedłem zdać raport. Zamieniał się w słuch. Byłem u przeora Ertosa w mieście portowym. Jego badania wykazały, że źródłem mocy magicznych istot były opuszczone ruiny klasztoru. Wyruszyłem tam, lecz nie obyło się bez problemów. W ruinach spotkałem dziesiątki ożywieńców, a w jednej z komnat natrafiłem na nieumarłego szamana orków. Ożywieńcy, nieumarły szaman, nie wiem co o tym sądzić. Mówisz o dziesiątkach ożywieńców, a tym samym stoisz obok mnie. Jak ci się udało wyjść z tego cało? No, pewnie miałem szczęście. Nonsens, jesteś świetnym wojownikiem. Ale z tego co mówisz, wnioskuję, że mamy problem z ożywieńcami. Udaj się do garnizonu i porozmawiaj z generałem Welfronem. Dowodzi tamtejszym oddziałem paladynów. Wyrusz jak najszybciej, jak tylko się da. Bywaj chłopcze, czyli pierwsze takie questy nam się będą zaczynały właśnie w garnizonie. Także jeszcze pójdźmy, w sumie to jeżeli byśmy mieli tutaj kogoś, raczej chyba tutaj z głównego miasta to chyba tu nie będziemy mieli więcej ludzi z questami, więc dobra, pójdźmy do karczmy. Tam jest kolekcjoner, no przed chwilą wykonaliśmy jednego kolekcjonera, już nam się kolejny pojawił, ale to fajnie, fajnie, bo on naprawdę bardzo fajne nagrody nam daje. Obóz myśliwych to na pewno wiadomo. No i później na ten garnizon w sumie skoczymy, nawet nie będzie chyba się trzeba teleportować, chociaż w sumie będzie szybciej. Dobra, co słychać? Chodzą plotki, że na wyspie są ożywieńcy. Czyżbyś się bał? Co? Nie wydaje mi się. Jeśli natkniesz się na jakiegoś demona, to daj znać. Wolałbym nie mieć do czynienia z armią ciemności. Demona. Rzadki odłamek. Rzadki odłamek, to chodzi o... Chociaż nie. Tu jest akcja taka, że książę demonów, no to raczej chyba chodzi o niego, bo demona, tylko że on dropi błyszczący odłamek. Dopiero król zaświatów dropi rzadki odłamek. Chyba że... No nie. Czyli tak, wychodzi na to, że faktycznie on chce. Bo myślałem, że może być coś tam pomieszane, ale widocznie chce rzadki odłamek. No tego to jeszcze nie mieliśmy, tego to nawet nie mieliśmy z czego to chyba dropnąć, bo nawet z tych skrzyń takich spróchniałych to nam to chyba nawet nie dropi. Więc ciężko. A co za to w ogóle dostaniemy? No dużo expa w sumie. On tak, on nawet dość dużo expa daje. Dobra, skoczmy teraz sobie z buta w sumie już do obozu myśliwych, bo on jest tutaj już obok. Także tutaj sobie odbierzemy wszystkie questy. W obozie myśliwych również tam są osoby, które dają nam dzienne questy. Także też możecie sobie sprawdzić. Nefren, ja już się boję, co on będzie chciał mi dać za zadanie jakieś wcześniejsze. W sensie jakieś potwory, które 10 leveli temu ubijaliśmy, o to mi chodzi. Ale tu już o tym wspominałem, ale to już wiecie. Czy masz dla mnie jakieś zlecenie? Dobrze, że jesteś. Farmerzy strasznie ubolewają od dźwięków nieumarłych. Niemożliwe! Każdy teraz mówi o żywieńcach i Nefren też? Nefren jest na bieżąco z questami? Co tu się dzieje w ogóle? Te małe gobliny nawet po śmierci potrafią irytować człowieka. Uda się na cmentarzysko i rozpraw się z tymi bestiami jak najszybciej. I następny quest na 42 poziomie. 300 martwych sług, czyli tych goblinów, takich kościanych, no wiadomo, i 3 młode ciężostwory. Nie wiem, co te ciężostwory tutaj robią, ale no dobra, niech i tak będzie. Następnie, Kert. Wszystko gra, a słabo wyglądasz. Chyba oszaleję, o co chodzi? One wróciły, te przeklęte bestyjki, gobliny, a raczej ich szkielety, pojawiły się na wyspie.
Zajmij się nimi i zapłacę każdą kwotę, aby tylko pozbyć się ich raz na zawsze. Z chęcią to zrobię, zaraz wrócę, okej. Na razie jest to wszystko pięknie robione. Jeden quest na tych samych przeciwników. Tutaj setka, okej, czyli bezproblemowo. Merol, Geber. Wiem, gdzie jest Kostek. Mijałem go już kilka razy na farmie Berengara, tam właśnie koło cmentarza. Nawet ostatnio robiliśmy pewien quest. Nie wziąłem, kurde, picia i moje gardło trochę mnie chciało zaatakować. Dobra. Który pewien quest zrobiliśmy sobie ostatnio ze skarbami, bo tutaj przebiegaliśmy, no i tam szukaliśmy skrzyni dla Sylwestra. I właśnie no tutaj ten kostek sobie stał w tych krzakach. No ładnie zrobiony jest. Hej, 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 zaczekaj, koleś, czego tu szukasz? Co do... No co, nigdy nie widziałeś gadającego szkieleta? W sumie to nie, co ty tu u licha robisz? No, no widzisz, wstałem nieco rozprostować kości i zapalić sobie. Stary, no nie mów, że nie widziałeś w życiu palącego szkieleta. Chcesz bucha? Mi chyba wystarczy, albo w sumie dawaj go. Dobra, co ty tu właściwie robisz? W sumie to nic, po prostu sobie leżę i czasami wychodzę popalić. Swoją drogą to skręty, które zebrałem za życie, zaczynają mi się kończyć. Masz może kilka przy sobie? Chyba tak, zaraz sprawdzę. A, czyli po prostu jointy chcę, tak? Tylko ile? W sumie to nie wiem. Ale co dostaniemy? Joint na krycie głowy? Ej, chyba wiem, o co chodzi. A, 30, okej, pojawiło mi się, bo to czasami tam... ten opis questa jakby... ucina niektóre... zdania. Mamy tego 119, okej. Trzymaj, powinno starczyć ci na jakiś czas. Cholera, co jest ze mną nie tak? Czy ja właśnie oddałem ziele dla trupa? Wszystko słyszę, a mniejsza. Dobra, pora wracać do siebie. Spoczywaj w spokoju? Dzięki. No dobra, spoko. I... szybkość ruchu 35 i szansa na przedmiot 5? To nam daje... jako właśnie, no, hełm, ale właśnie z takim jointem biegamy. Ja już to właśnie widziałem i tak mówię, pewnie o to chodzi. Także w sumie na przemieszczanie się takie... spoko opcja, nie? I to jest na stałe jeszcze. Szanse na przedmiot to bonus, który zwiększa szanse na zdobycie przedmiotów ze skrzyni na wytrychy. To też jest podkreślone, więc fajnie, ale szybkość ruchu... jeszcze jak użyjemy... mikstury szybkości, która daje nam 60, nie wiem, czy jest jakiś limit. Chociaż pewnie są jakieś limity, jeżeli chodzi o szybkość ruchu. Ale no nieźle, nieźle, fajnie i na stałe. To też bardzo dobrze. Dobra, czyli... Clay, Flint, Geber, Merol. Oj, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, ale chyba... nie, tu był Arni. Odpalę sobie spis NPC-tów, bo właśnie na Discordzie takie coś jest, jakby też ktoś tam miał jakieś problemy. Poradniki są na Discordzie, czy tam jakieś spisy właśnie tych NPC-tów. I tam jest no wszystko opisane, czyli Clay, Flint, Clay. Gdzieś mieliśmy już z nim zadanie. Ale po kolei. Geber, Merol jeszcze. Garnizon, okej. Okay. Przecież mieliśmy tam też iść. Już zapomniałem prawie, bo tam jeszcze przecież też kapitan nas wysłał do generała Welfrona, który tam siedzi. O, tu jest Geber i Merol obok od razu, obok siebie. Okej. Okay. O, jakiś alchemik i... mag. Witaj, chłopcze. Znalazłbyś chwilę, aby przysłużyć się dla naszych rycerzy? W jaki sposób mogę ci pomóc, magu? Zaczyna brakować nam emblematów wzmacniających naszych wojów. Zapewne wiesz, o których mówię, prawda? Myślę, że tak. Istnieją dwa rodzaje. Każdy z nich ma swoje magiczne właściwości. Jednym można zakląć ostrze wojownika, co powoduje, że jego orens zadaje większe obrażenia wszelkim plugawym istotom. Drugim natomiast można zakląć pancerz, tak aby wojownik był mniej podatny na obrażenia. Potrafię wykonywać takie elementy samodzielnie, ale wymagają one dosyć pokaźne pokłady magiczne. W takim razie pomogę wam, ile ich potrzebujecie. Po 25 sztuk. Oto twoje emblematy, magu. Mam nadzieję, że się wam przysłużą od razu, tak? Czy znowu jest jakiś błąd i mi zadanie jakby nadal będzie działało, tylko mi tutaj to wyskoczyło? Poczekajcie. No chyba tak.
to chodzi o te emblematy właśnie dominacji i determinacji, czyli jakby gra jakby widzi to, że już mamy jakby je przy sobie i jakby z automatu chce je oddać, ale i tak musimy jeszcze raz kliknąć. Taki już kilka razy się na to... kilka razy trafiłem takie coś. Oto twoje emblematy, dobra. Teraz wszystko jest git. Przyjmij także me błogosławieństwo. Kurde, w sumie tak nie spojrzałem, co tam była za nagroda. O, ale miksturę jakąś dostaliśmy. W sumie. Północy, okej. Okay. Za któreś tam zadanie, nie wiem które, ale... Dobra, tu na pewno od Gebera dwa zadania mamy. Tutaj fajnie, bo mamy też crafting dostępny jak coś. Witaj, kim jesteś? Geber jestem, tutejszym alchemikiem i uczniem maga Merola. Czym się tu zajmujesz? Dbam o zapas mikstur dla naszego oddziału, a w wolnych chwilach prowadzę badania nad pewnymi relikwiami. Reliktami, sorry. Co to za badania? Interesują mnie kamienne tablice, jak na razie udało mi się pozyskać jedynie stare, puste tablice. Mogę ci jakoś pomóc? Dlaczego nie? Jeżeli dostarczysz mi zwykłe kamienne tablice, to na pewno dam ci coś w zamian. Żaden problem, niedługo wrócę. Ile ty byś tego chciał, bo od razu byśmy sobie to zrobili, nie? A to jednak nie chodzi o zwykłe, tylko jednak o te takie jedynki. Mamy tego 258, także od razu oddajemy dużo expa. O, wykręta ruda, czyli w sumie się zwraca nam za oddanie tam dla Ediego, to się powoli nam zwraca to. Widzę. I oto kamienne tablice. Wspaniale, oto twoja zapłata, natychmiast zaczynam badania. Wróć do mnie za jakiś czas, do zobaczenia. No i odbierzmy te drugie zadanie, czyli jak tam twoje badania. No cóż, jeszcze nie jestem w stanie wszystkiego odczytać, ale wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Tak czy inaczej robię postępy, dlatego mam dla ciebie zajęcie. Co tym razem? Dowiedziałem się, że istnieje kilka rodzajów kamiennych tablic. Każda z nich nieco się różni od siebie. Potrzebuję kolejnych tablic, ale tym razem przynieś mi inne. Gdzie mam ich szukać? Nie mam pojęcia, wybacz, jesteś skazany na siebie. No dobra, załatwię ci te tabliczki. Powodzenia. Teraz chcę dwójki, ok? Czyli tak jak myślałem, mamy tego też dość dużo. Więc wystarczy i dostaniemy... O, znowu wykręta ruda. Expik znowu. O, 10% wpadło. Mam kamienne tablice, dobra robota, dzięki, oto twoja zapłata. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie. Przyjdź do mnie, gdy zakończę badania, czyli... Pewnie na jakimś tam kolejnym, którymś levelu. Clay i Flint, ale jeszcze do tego Velfrona mieliśmy iść. I zobaczymy, co będziemy mieli od niego. Też pewnie no coś tam z tymi ożywieńcami, żeby ich pozabijać czy coś, nie? Fajna zbroja, swoją drogą mi hełm, nawet dość okej. O, i też niegodzienne questy możemy w ogóle. Witaj, generale Velfronie, przysyła mnie kapitan straży. Mam informacje, które mogą cię zainteresować. Witaj, chłopcze. Co to za informacje? Chodzi o ożywieńców. Spotkałem ich dziesiątki w ruinach klasztoru. Według przeora Ertosa to właśnie stamtąd pochodziło źródło mocy stworzeń zdolnych do posługiwania się magią. Udałem się tam i zająłem się ożywieńcami. Doprawdy? W takim razie gratulacje. Ale obawiam się, że to nie jest koniec naszych problemów. Jak to? Podobno na wybrzeżu pojawili się ożywieńcy, tak twierdzi nasz mag, Merol. Powinienem z nim porozmawiać. Powie ci o tym coś więcej. Do zobaczenia, chłopcze. Dobra. Merol. Czyli po prostu skontaktować się jeszcze. Czyli jeszcze byśmy mogli odebrać od... tych dwóch gości. No tu jest ten Merol, ale to chcę jeszcze sobie sprawdzić, gdzie oni w ogóle byli. A dobra. Clay to jest w tej drugiej wiosce, można powiedzieć. Flint? Nie widzę go. Na tej liście, bo sobie zerkam właśnie. Flint. Gdzie on jest? W garnizonie. Gdzieś tu powinien być. Czy ja go nie minąłem? Przypadkiem nie, chociaż tutaj tak nie widać go za bardzo, ale gdzieś tu powinien być. Może gdzieś wyżej czy coś. Ale zaraz go znajdziemy. Dobra. Merol. No, czemu my pytamy o to, czy nazywa się Merol, bo przecież rozmawialiśmy z nim przed chwilą, mieliśmy u niego zadanie. Dobra, mniejsza. Słyszałem twoją rozmowę z generałem. Podobno oczyściłeś ruiny klasztoru, wybacz, że pytam, ale jak ci się udało wrócić w jednym kawałku? Miałem sporo szczęścia. Na świecie nic się nie dzieje przez przypadek, ale przejdę do rzeczy. Na wybrzeżu wyczuwam mroczną aurę. To zadanie dla kogoś takiego jak ty. Uda się na wybrzeże i przeszukaj tamtą część wyspy. Czego mam szukać? Ożywieńców. Chłopcze, ożywieńców. Zatem wyruszam drogę. Weź, to może ci się przydać. To znaczy co?
Nie wiem, co tam dostałem, jakąś miksturę może. Czyli musimy porozmawiać z rybakiem Krynem, u którego już tam byliśmy. Tam właśnie ta jedna skrzynia była niedaleko niego z tymi skarbami. Gdzie jest ten gość właśnie? No tak myślę, żeby może wyżej gdzieś wejść czy coś. Wilson tu jest. Rickard jakiś. W ogóle możemy sobie sprawdzić, co to są za typy. Jakiś kucharz, tu jakiś myśliwy. U niego też nic nie mamy. Dobra, no gdzieś musi być tu ukryty ten gościu. Ten... Flint. Czy tam Clay. Zbrojmistrz. Może na tej wieży. Jak tam wejść? Gdzie tu jest drabina jakaś, czy coś ten? Jak ja mam tam wejść? Na tą wieżę. Da się, czy nie da się? Pewnie przejście jest w budynku, tak? W sensie schody. No ta. Czy tam drabina, to znaczy no. Myślałem, że na zewnątrz jakoś tak będzie. Nie wiem czemu, ale tak na zewnątrz. Nie wiem, może tu będzie ten gość, może nie, ale chcę sprawdzić, no bo tak nigdzie go nie widziałem. Wartownik jest tylko, aha. Czyli lipa. Gdzie on mi się schował, ten gościu? Flint, to musi być Flint. Nie wiem, ale... A, no przecież może być jeszcze tutaj przed. Tak naprawdę chyba. Mi się wydaje, nie? Bo to jest jako niby garnizon liczony już. Nadal to znaczy... No jest Flint, no właśnie. No jakiś karczmarz, dobra. Witaj, kim jesteś? Witaj podróżnika, nazywam się Flint, jestem karczmarzem. Czym się tu zajmujesz? Zaopatruję garnizon w najlepszy trunek i prowadzę te karczmy. Co masz do zaoferowania? Aktualnie to nie za wiele. Wygląda na to, że ktoś podkrada z mojego magazynu. Czy mogę ci jakoś pomóc? No cóż, możesz dowiedzieć się, kim jest złodziej, na pewno się odwdzięczę. W porządku, masz jakieś podejrzenia? Jednego z klientów podejrzewam, jest tu nowy, to chyba Nordmarczyk. Cały czas się tu kręci. No dobra, porozmawiam z nim. Chodzi o Elzo, tak? Czy nie? Bran. Zamówienie Elzo? Aha, tu jest co innego w ogóle napisane, że prawdopodobnie Elzo nie jest złodziejem, natomiast wie coś więcej w tej sprawie? Będę musiał do Brana skoczyć i odebrać dostawę strzału. Nie, dziwne trochę, bo jakby nie rozmawialiśmy z Elzo, no to skąd mielibyśmy wiedzieć, że mamy iść do Brana, nie? Chyba, że jakoś się przeklikało to samo, nie wiem, nic nie widziałem. Przysłała mnie Elzo, podobno zamówił od was strzały. To prawda, niestety dostała musiała się opuścić ze względu na okoliczne stado zębaczy oraz czarnych wilków. Musimy się pozbyć tych bestii jak najszybciej. Mogę jakoś pomóc? Jasne, pomoc zawsze się przyda. Powodzenia, przyjacielu. Aha, widzę, że kolejny gościu mi będzie zlecał jakieś... Ale dobra, na szczęście to są jakieś małe ilości tego wszystkiego. Dobra. Czyli to sobie ogarniemy. Jeszcze bym skoczył, kurde, do tego gościa. Odebrać to zadanie tam do tej wiochy. Tak na szybko. Nie wiem, co on tam będzie chciał. Dobra, skoczmy. Skoczmy sobie tam, odbierzmy zadanie tak jak zawsze to robimy, żeby odebrać je wszystkie. Te, które tam będzie trzeba, to sobie tam poza odcinkiem troszkę będę je nadrabiał. No i to jakoś ogarniemy sobie wszystko. Także... Przypominam również o tym konkursie, nie? Jak tam zapomnieliście, czy coś. Tam w komentarzu na pewno jeszcze tam dam znać. I tak jak mówiłem, za 2-3 dni będzie pewnie... będą pewnie właśnie wyniki, także... Musicie śledzić kanał. I tu gdzieś on powinien być. Ja chyba od niego robiłem jakiś quest. Tak, prawdopodobnie tak. Co tu porabiasz? Witaj, nazywam się Clay, chociaż może jak nam się przedstawia, może niekoniecznie. Chwilę temu zauważyłem skrzynię tuż nad obozem i teraz się zastanawiam, czy po nią nie pójdę. Jeżeli chcesz, mogę zrobić to za ciebie i tak tu niedługo wrócę. No dobra, niech będzie.
Ale jeżeli znajdziesz tam coś cennego, to dzieli mi się po połowie. W końcu to ja ją zauważyłem. Spoko. Chodzi o stary kufer, okej. Kiedy wchodziłem do obozu po lewej, zauważyłem jakąś drabinę, może dzięki niej tam się dostanę. Dobra, tu chodzi o... Tą drabinę, tak? I trzeba się na górę tu dostać. Ostatnio, czy w sumie jakiś czas temu, trochę był problem z tą drabiną, bo jakoś tak pod kątem mi zaczęła postać iść. No i znowu, no nie wiem co tu się odpierdziela. No prawie weszliśmy, nie? No. Dobra, muszę jakiś tam inny sposób chyba ogarnąć na co wejście, bo... Coś tutaj nie pasi. No nie wiem, czy ja tu wejdę. Musi być jakiś inny sposób, bo tak to by to pewnie było za bardzo zgłaszane, czy coś, że ta drabina się coś pierdzieli. Jak ja mam tam wejść teraz? Ja pierdzielę. Tam niby górami, chociaż nie wiem, też tak ciężko trochę. No jak ja mam tu teraz wejść? No niedobrze. Bardzo niedobrze. Tam są niby jeszcze jakieś... Zaczekajcie, tam są niby jakieś jeszcze takie... Platformy, chociaż nie, no nie ma szans. Nie, nie ma szans. Po drabinie jakoś muszę. Nie wiem. No dobra, to sobie to już ogarnę, teraz nie będę teraz kombinował, nie wiadomo ile tu czasu z tym. Ognika sobie jeszcze, chociaż dobra. Bo chciałem zrobić, ale teraz to znowu trochę czasu na to zejdzie. Chciałem jakiegoś tam jeszcze zrobić sobie. Myślałem nad tym badaczem i kupić trochę tych odłamków i diamentów jednak. No i tej pustej tablicy też, no mamy 200. Odłamków tam mamy ponad 1000, ostatnio tam wydaliśmy z 2 chyba tysiące też. Tam 1000 ponad na jakiś quest, tak żebyśmy mieli niby prawie, ale no... Tak właśnie myślałem, bo tak to mamy ogólnie perły. Rudę, spaczoną rudę byśmy musieli, to chyba jedyny by był jakiś tam wydatek większy, myślę. I... Wyprawy 2 to jeszcze ciężko. Nic, będę no musiał na pewno sprawdzić. Jeszcze bardziej. Ale no nad tym kamiennym badaczem no to bardzo myślę i chyba to sobie zrobimy, bo też fajne bardzo bonusy są, nie? Punkty życia 300, silny na potwory 5, obrażenia 20, determinacja 5. Dobra, także sobie na tym to zakończymy. Przypominam o konkursie oczywiście, jeszcze raz. Drugi chyba już. Także no, trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.